Rok 2019 jest kolejnym rokiem, można powiedzieć, bicia rekordów przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. I jest się czym chwalić, zwłaszcza kiedy porównamy statystyki z rokiem 2016, kiedy to podpisano raptem 517 umów na różne programy realizowane przez Wojewódzki Fundusz dotyczące poprawy jakości powietrza. W tym roku, już na 30 października, umów podpisano 4442. Liczby również pokazują, że to program Czyste Powietrze cieszy się największym zainteresowaniem. Podpisano umowę z 4000 beneficjentem. My staramy się realizować program jak najszybciej i tutaj mamy już w stosunku do wniosków, które wpłynęły, realizację programu na poziomie 90%, czyli mogę powiedzieć, że jesteśmy pod tym względem, pod względem tego współczynnika najlepsi w Polsce. Tu w województwie świętokrzyskim nam bardzo zależy na tym, żeby te pieniądze szybko trafiały do ludzi, którzy chcą ekologiczniej żyć. Czyste powietrze zakłada m.in. wymianę przestarzałych kotłów, termomodernizację budynków mieszkalnych, a to oznacza, że skierowany jest głównie do właścicieli domów jednorodzinnych. Instytucja poszła jednak o krok dalej. W tym tygodniu podpisaliśmy takie porozumienie między PGE Energia Cieplna, MPEC Kielce, likwidację piecyków w domach wielorodzinnych. Generalnie skierowany ten program jest do spółdzielni mieszkaniowych i do mieszkańców. I tu też chodzi o zmniejszenie emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery. Jak się okazuje, efekty widać, a właściwie czuć. Kiedy rano słucham informacji o pogodzie, to nawet wtedy, gdy te informacje mówią o tym, że będzie zimno czy pogoda niezbyt sprzyjająca, nie robią na mnie takiego wrażenia jak informacja o tym, że w naszym województwie jest dziś powietrze w normie albo powietrze czyste. Na w pełni czyste powietrze będziemy musieli jeszcze poczekać, bo mimo że program Czyste Powietrze wdrożony został rok temu, to do jego realizacji przystąpiło zaledwie 13% gmin z województwa świętokrzyskiego. W ilości złożonych wniosków przoduje powiat kielecki. Powiat ostrowiecki nie jest liderem niestety. I tutaj z przykrością muszę powiedzieć, że po prostu no, w powiecie ostrowieckim nie jest może najlepiej z tą wymianą. Na 6 gmin w powiecie do programu przystąpiły 3, w tym gmina Bałtów, która oficjalnie do czystego powietrza dołączyła w połowie bieżącego roku. Już kilkunastu mieszkańców zdecydowało się sięgnąć po dotacje. Cały czas nowe osoby się zgłaszają, jednak coraz więcej osób zgłasza się z sąsiednich gmin. Z gminy Ostrowiec, z gminy Bodzechów, o informacje, jak można uzyskać dofinansowanie i czy mogą u nas złożyć wniosek. Oczywiście informacji udzielamy, ale wniosku nie możemy takiego przyjąć. Można wnioskować o wymianę starych pieców i kotłów, docieplenie przegród budynku, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej, instalacje odnawialnych źródeł energii, czyli na przykład kolektorów słonecznych, czy montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Możliwości jest wiele, a maksymalne dofinansowanie, jakie można zyskać, to 53 tysiące złotych. Czyste powietrze właśnie jest takim kompleksowym programem, że oprócz wymiany samego źródła ciepła zalecamy również zmniejszenie zapotrzebowania na to ciepło, czyli żeby mniej zużywać tych komponentów do produkcji ciepła po to, żeby żyć w komforcie w ciepłym mieszkaniu, a jednocześnie mniej zużywać tych różnych źródeł do grzania. Zatem korzyści są obopólne, mieszkańcy oszczędzają, a jakość powietrza poprawia się z dnia na dzień. Władze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach deklarują, że w 2020 roku to właśnie na działania związane z ochroną atmosfery zostanie przeznaczone najwięcej środków.